Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj praca nietypowa, znowu kapio z manewrów. Wjeżdżamy dzisiaj na bocznicę w Ostrołęce. Tym razem nie będą to Goworki. Będzie to bocznica bazy paliw. Także znowu gama, znowu praca na dieslu. Trzeba będzie się w samej stacji Ostrołęka przemanewrować. Na tor stacyjny z toru stacyjnego numer 11 na tor stacyjny numer 1 i z toru stacyjnego numer 1 dopiero będziemy spychać całość 10 ładownych wagonów na bazę paliw. Przy czym będziemy wjeżdżać na bocznicę, która nie była używana przez ostatnie przynajmniej 2 tygodnie, tak więc nie będzie, znaczy inaczej, będzie zabawa ze śniegiem, ze skrobaniem przejazdów prawdopodobnie i będzie bardzo powolna jazda z powodu tego, że zwyczajnie ustawiacz nie będzie widział, nie widzi główki szyny, wszystko jest zasypane w śniegu. Także będzie fajnie, jak to na kolei, będzie fajnie. I czekamy. Pierwszy manewr to będzie zepchnięcie wszystkiego za przejazd. Panowie, pojedziemy na tarczy za przejazdu na tor pierwszy i z pierwszego na węzeł. I wszystko jasne, gotowi. Tak jak dyżurny powiedział, jedziemy, spychamy się za tarczę, za przejazd, później wjeżdżamy na tor stacyjny numer 1 i z powrotem, tym razem spychamy już na bocznicę. Normalnie na tą bocznicę wjeżdżamy, z toru 11 za nastawnię dysponującą i stamtąd wjeżdżamy bezpośrednio na tor numer 1 i spychamy się dalej na bocznicę. Natomiast w związku z przebudową stacji tor numer 1 od tamtej strony jest zamknięty, więc niestety, ale musimy takie manewry robić. Maszyna przygotowana, diesel pracuje. I zbrojamy. I mamy informację od dyżurnego, od ustawiacza, polecenie, że tarcza jest podana i spychamy. Wagoników, jakieś 800 ton brutto. Towar niebezpieczny, prędkość manewrowa 10 km na godzinę max. Przy czym na bocznicę będziemy wjeżdżali wolniej. Właśnie z racji tego, że nie widać główki szyny. Prawdopodobnie nie widać. W tej chwili pierwszy manewr z toru numer 11. Ostrołęka za 194,037. Spychamy cały skład na tor w kierunku Goworek, ewentualnie Śniadowa. Za tarczę manewrową, za tarczę zwrotną. Tam się zatrzymamy. Dzień dobry, i tam Goworki podobnie się chcą nas brać, to tak można pytać. I wjedziemy później na tor numer 1 stacyjny. Stoicie na torze 17? Tak, tak, stoimy na 17 i w razie czego do gotowi jesteśmy. Towarowe stacje Ostrołęka w pełnej okazałości. skrajny tor na przyjęcie, to jest tor, na który będziemy wjeżdżać. Wjeżdżamy na tor do Goworek. Jedziemy. I jesteśmy za tarczą. Zmiana kierunku, teraz kierunek do przodu. Będziemy wjeżdżać z powrotem w stację. Czy jesteśmy w stacji? Wjeżdżamy teraz, będziemy wjeżdżać teraz na tor numer 1. Trzeba poczekać, bo rozjaśnienie. Trudno. Jesteśmy za tarczą numer 76. Idziemy na tor numer 1 za semafor P i na semaforze P dostaniemy tarczę na bocznicę. Tak to wygląda. Mamy chwilowe problemy, znaczy w sumie nie my, tylko dyżurne czy zwrotniczy. Nie chce się przełożyć rozjazd. No cóż, zima. I wjeżdżamy na tor stacyjny numer 1. Sorry za pauzę w nagrywaniu, ale przyszedł się troszkę ustawiacz ogrzać w czasie, gdy oczekiwaliśmy. Na 4. Zmieściliśmy się na torze numer 1 i teraz będziemy spychać na bazę paliw. Będzie wjazd na tą właściwą bocznicę. Wyjeżdża kolejny pociąg w kierunku Goworek. Zgodnie z przepisami wszystkie manewry w stacji, wszystkie manewry w drodze przebiegu tego pociągu muszą zostać zatrzymane. Jak dobrze pamiętam, chyba 5 minut przed odjazdem. A my czekamy. I spychamy. Także jadymy. prędkość 5 na godzinę. Piękny zimowy krajobraz stacji Ostrołęka. Zmiana kanału. Gotowi do przyjazdu. Zatrzymamy się. Dwa wagony do przyjazdu, przed którym będziemy musieli się zatrzymać. Ustawiacz pójdzie, sprawdzi stan przejazdu, obejrzy rowki. Chodzi o to, żebyśmy się na nim nie wykoleili. Widać, w jakim... Trzymam. Widać, w jakim stanie są przejazdy kolejowe. To są uroki właśnie takich mało używanych bocznic. Trzeba wjeżdżać powolutku i praktycznie przed każdym przejazdem zatrzymywać, sprawdzać jego stan i ewentualnie odśnieżać, odladzać. Bardzo często przy takich bocznicach są dzikie parkingi, tak jak ten przed nami po prawej. Bardzo często te samochody parkują za blisko torów. Kierowcy nawet nie zdają sobie sprawy, że po tych torach jednak pociągi czasem jeżdżą. I czasami można się zdziwić, jak przychodzi się do swojego samochodu, a tu stoi policja, a nasz samochód już na lawecie. Powoli, powoli może spychać. I powoli spychamy. I powoli spychamy. Nie jedziemy dalej. Uroki manewrów zimą. Otwarte na złomowie. Jedziemy. mamy przy okazji do pokonania aż 4 bramy kolejowe. Każda jest z innego właściciela, do każdego właściciela trzeba dzwonić, żeby bramę otworzył. Fajnie. Słońce już mnie zaczyna denerwować powoli. Zaraz zacznie wam w obiektyw świecić. Ostrołęka. Trzymaj. Tak wygląda praca manewrowa. Ustawiacz jest kierownikiem manewrów. Nie mamy prawa wykonać żadnego ruchu bez jego wiedzy. Stosujemy się do jego poleceń. Maszynista jest tu najniższy w hierarchii. Dyżurny ruchu, ustawiasz, później dopiero maszynista. Przy manewrach w stacji dyżurny ruchu podaje nam komendy czy sygnały, czy to ręcznie, czy na tarczach manewrowych. Jak dostaniemy taki sygnał, nigdzie nie jedziemy, póki nie usłyszymy od ustawiacza, że mamy jechać, czy mamy cofać, czy mamy wykonać jakiś ruch. Dopiero jak ten każe nam jakiś ruch wykonać, potwierdzamy mu przez radio i jedziemy. Praktyką jest te ważniejsze polecenia od ustawiacza powtarzać przez radio, żeby facet wiedział, że zrozumieliśmy. Natomiast te mniej ważne, typu na przykład jaką odległość mamy do innego składu, czy jak daleko jeszcze mamy jechać. Bardzo często potwierdzam po prostu kliknięciem mikrofonu, żeby facet wiedział, że przyjąłem, ale żeby zbyt długo tego radia nie zajmować, tego kanału. Coś trochę powoli. I spychamy powoli. Przez przejazd kolejowy, żeby nam się nic nie wykoleiło. Niby załadowana cysterna waży 80 ton, ale uwierzcie mi, bardzo łatwo ją wykoleić. jeszcze osobiście nie zdarzyło, ale nieraz zdarza się, że wagon na przejeździe kolejowym wyskoczy z szyn, ponieważ były rowki, na przykład zapaskudzone, zabrudzone, zasyfione. Tak jak tutaj, zobaczcie, w jakim stanie jest ten przejazd kolejowy. Niestety o przejazdy kolejowe na bocznicach sami musimy sobie dbać z reguły. Z reguły zarządcy bocznic nie dbają o takie rzeczy. Zatrzymujemy przed kolejnym przejazdem. Jest plan. A gama nie chce jechać. O, teraz będzie jechała. Zabawa w śniegu. Piękną zimę mamy do jesieni, tak mogę powiedzieć. Nie było mnie przez tydzień czasu, przez półtorej tygodnia, jeśli chodzi o YouTube. No i małe niedosycenie pozostało, mały niedosyt. Także nagrywamy co się da. Przy okazji dzień dobry, dzisiaj wjeżdżamy w miejsca, w których rzadko bywam. Także zawsze to coś nowego. Nie wiem, czy Wam te manewry się spodobają, ale mi się podoba. Kolejny postęp. I jedziemy dalej. Ja mój tańczę na szynach. Ktoś kiedyś mówił, że podoba mu się taka praca, no powolutku, prawda, do przodu, tylko trzeba wiedzieć o tym, że to jest niezwykle precyzyjna praca, po pierwsze. Trzeba być niezwykle precyzyjnym czasami, bo jednak pociągami, które ważą nawet po 3000 czasami... Przewagony do przejazdu. Przewagony. Jednak czasami pociągami, które ważą nawet po 3000 ton, musimy na centymetry dosłownie gdzieś podjechać. A drugi temat jest taki, że jest to praca zespołowa. Ciągaj. Wyciągam. I zbliżaj jedną, a po musi być z przodu. Dobra, dobra. Odpiliśmy właśnie jeden wagon. Gama nam się ślizga. Ja z tego muszę rozkręcić, a to czek chodzi. I już naciskam. I naciskamy do odpięcia. No dobra, i dobra. Dobra, Paweł. Paweł, słychaj. Spychamy? Poczekaj. Teraz mamy już pracę typowo manewrową, czyli zepchnąć na jeden tor, rozdzielić, zepchnąć na drugi, z drugiego toru wagon, jeden zabrać na pierwszy tor i tak dalej, i tak dalej. Praca rozrządowa, czy można to tak nazwać, parkingowa, o. Trzeba wagony rozstawić tak, jak klient sobie tego życzy. Ponieważ w wagonach, które pchamy, są różne produkty, jest olej napędowy, jest benzyna, jest olej opałowy. Niestety, ale czasem trzeba porozstawiać to tak, jak sobie tego właśnie klient życzy. W tej chwili odstawiliśmy jeden wagon na tor boczny, podstawimy pod rozładunek bodajże 3 wagony ładowne, wrócimy na tor numer 2, zabierzemy ten jeden, którego odstawiliśmy, dołączymy na tor numer 1. Chodzi o to, żeby ten wagon ze środka, który wypięliśmy, czy z końca, który wypięliśmy, żeby ten wagon był jako pierwszy przy rozładunku, a resztę wagonów z powrotem odstawimy na tor numer 2 i będą one sobie tam czekały na swoją kolej. Dobra, wagoniki. Leci lekko. Część wagoników ustawiliśmy, jeszcze naciśniemy do odpięcia. Daj. Jeszcze raz Grzyś. Dobra, jeden wagonik. I wyciągamy. Nie, bo coś przerwało. I wyciągamy z jednym wagonikiem. I przez bramę. Takich bram, takich przejazdów, bo są zasłonięte, nie widać ani ja nie widzę, czy jedzie samochód, ani samochód mnie nie widzi. Wagon. I na 3 spychamy. I spychamy teraz jeden wagon na długość 3 wagonów do łączenia z resztą składu. Dobrze, myślę, za chwilę będzie po robocie. Na jeden wagon odległość. Do stojących wagonów. Manewry z beczkami są niestety dość nieprzyjemne z tego względu, że co chwilę zatrzymujemy, ruszamy, a to paliwo się przelewa. Lubię, buja się. Dojechaliśmy do wagonów. Teraz to połączymy i zepchniemy tak, żeby nie stało w okresie. Będzie po robocie. Próżnych wagonów żadnych nie zabieramy, ponieważ żadnych wagonów próżnych nie ma. Miałem to wyciągać 2. Wyciągać 2, tak? Tak. I wyciągamy. Jednak jeszcze manewry. 2 wagony wyciągamy i prawdopodobnie dołączamy do reszty na torze numer 1. Kochany przejazd kolejowy. Jeszcze na odległość jednego wagonu. I z dobra zatrzymujemy. Spychaj na 3. I spychamy na 3. Spychamy na 3 wagony, na odległość 3 wagonów. wagon. Na wagon. Na odległość jednego wagonu. Lecz. Przejdziemy luzem, podciągniemy ich po robocie. Dobra. Także słyszeliście. Zepchamy jeden wagon, przejdziemy luzem na drugi tor, podciągniemy i po robocie. yeah.